Poseł Krzysztof Śmiszek zakażony koronawirusem. Krzysztof Śmiszek zakażony koronawirusem. Mam pozytywny wynik na obecność koronawirusa, poinformował wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek. Czuję się dobrze, oprócz lekkiego bólu gardła, powiedział Śmiszek. Negatywny wynik na obecność koronawirusa ma z kolei Robert Biedroń, europoseł Wiosny, a jednocześnie partner Śmiszka. W rozmowie z PAP przyznał, że ze Śmiszkiem nie widział się w ostatnim czasie ze względu na swoje ciągłe wyjazdy. Koronawirus nie oszczędza polskich polityków. Na liście osób, u których wykryto SARS-CoV-2, są posłowie, senatorowie i członkowie rządu. W poniedziałek 5 października o zakażeniu poinformowali wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski oraz poseł PiS Przemysław Czarnek, który ma zostać powołany na nowego ministra edukacji i nauki. Na początku epidemii, w marcu, o zakażony był minister środowiska Michał Woś. Wirus dopadł też m.in. byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i ministra klimatu Michała Kurtykę. Zakażenie potwierdzono także mi.in. U wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej PiS, rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara i Adama Kwiatkowskiego z Kancelarii Prezydenta.